Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w poniedziałek w audycji Goście Dnia, a dzisiaj ze mną w studiu Katolickiego Radia Diecezji Płockiej mam przyjemność gościć pana Stanisława Grabowskiego, trenera kolarskiego klubu sportowego Ciechanów. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Panie trenerze, wychowanek klubu Łukasz Wiśniowski aktualnie uczestniczy w Giro d'Italia, jednym z największych wyścigów kolarskich świata. Chciałabym zapytać pana, czy pan śledzi jego postępy w wyścigu? No jak najbardziej. Chciałem powiedzieć, jak on zaczynał. Jako mały chłopiec przyszedł z tato do klubu, jeszcze do kolarskiego klubu Ciechanów nie było, tylko był MKS Jurand w Ciechanowie. I zaczął uprawiać sport. Na początku był moim wychowankiem, ale była taka sytuacja, że ja byłem prezesem klubu i już miałem po prostu i prezes, i trener. I za dużo obowiązków. Za dużo obowiązków i po mnie przejął, jak to mówią, schedę Bogdan Mańkowski. I Bogdan w zasadzie Mańkowski prowadził go do juniora, Łukasza Wiśniowskiego. I później przeszedł Łukasz z Juranda do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Torunia. Tam właśnie się zaprzyjaźnił z Kwiatkowskim. I to byli dwaj przyjaciele. No i Kwiatkowski go tam pociągnął dalej do tych grup zawodowych. Także zaczął jeździć w zawodowej grupie tej Etixu, do której obecnie jeździ. Bardzo dobrze się sprawuje. Przeważnie to on jest dobry na wyścigach takich klasycznych, jednoetapowych. Mhm. Bo to jest zawodnik w miarę wysoki, a po górach, a teraz jak Giro jest, to po górach to trzeba być przede wszystkim lekkim zawodnikiem, żeby dobrze się spinać. No ale jedzie dlatego, bo jest pomocnikiem dla tak, sprintera Kittela. No, także już na początku dwa etapy Kittel wygrał w zasadzie dzięki Łukaszowi, który go rozprowadzał, jak to jest w zawodowym peletonie się liczy, że się ustawia grupa danej ekipy i rozprowadza tego najlepszego na finisz. Mhm. Także uważam, że Będzie, jak to mówią, z niego pożytek. Jest już nasza chluba ciechanowa, Łukasz Wiśniowski. No właśnie, jak zaczynał Łukasz jako kilkunastoletni czy kilkuletni chłopiec? Czy on od początku przejawiał ten talent do kolarstwa? Pamiętam, jak przyszedł, to był taki mały, drobny chłopczyk i pojechaliśmy, ja już miałem starszych chłopaków, pojechaliśmy na wyścig do Morąga. On jako żaczek, to już było widać, że jest ambitny, taki miał zapał do uprawiania tego kolarstwa. No a przede wszystkim ma to w genach, po dziadku. Dziadek przecież to jest bardzo dobry tenisista, nauczyciel WF-u do dzisiaj dnia jeszcze i w tenisa gra, i na rowerze jeździ. Także geny, jak to mówił, przejął po dziadku. Mhm. No i od samego początku, przede wszystkim ambicja. No i upał, znaczy upór. Także ambitny chłopak i dlatego takie właśnie ma wyniki. To trzymamy kciuki, żeby wyścig Giro d'Italia z jak najlepszym wynikiem się dla naszych kolarzy zakończył. No wynikiem. On ma za zadanie wiadomo, pracować. On nie jest liderem. W takich grupach zawodowych to są liderzy. Jedzie się na lidera. I Łukasz ma za zadanie właśnie jechać, pomagać. Także on tam na początku pojechał bardzo dobrze na czas. Teraz wczoraj był czasówka, też nieźle pojechał, bo najlepiej z polskich zawodników pojechał. No ale w górach no to Łukasz raczej no, ma za zadanie ukończyć. Mam nadzieję, że ukończy. Łukasz Wiśniowski to nie jedyna perła w koronie ciechanowskiego klubu sportowego. Jeszcze do ubiegłego roku w strukturach klubu działał Daniel Staniszewski. Tak, Daniel Staniszewski to jest w zasadzie to jest mój wychowanek i on przyszedł od juniora młodszego i od razu było wiadomo, że to jest chłopak z ambicjami, z zapałem i od samego początku było wiadomo, że coś z tego będzie. Także na początku zaczął jeździć bardzo dobrze w jeździe indywidualnej na czas. To jest czasowiec. Później nie tylko na czas, bo i ze startów wspólnych liczył się w Polsce. Między innymi tytuł mistrza Polski miał w jeździe indywidualnej na czas.
wygrał szelansz Pucharu Polski w kolarstwie. Wszystko to się działo w juniora, w kategorii junior. No i poszedł do szkoły mistrzostwa sportowego do Żyrardowa. Ta szkoła mistrzostwa sportowego szkoli przede wszystkim torowców. No i spróbował na torze. No i na torze mu tak szło, że zdobył wicemistrzostwo świata w tamtym roku w Astanie na 3000 metrów i brązowy medal, znaczy nie, tytuł mistrza Europy w Atenach w Grecji. Także w tej chwili jest w grupie zawodowej, bo skończył już u nas w kategorii junior, bo my szkolimy tylko zawodników do kategorii juniora. Przeszedł do grupy zawodowej, która się nazywa Verva Active Jet. To są takie dwie grupy zawodowe, Verva Active Jet i CCC Polsat Polkowice. Dwie grupy zawodowe, którzy biorą tych najlepszych zawodników z kategorii junior, którzy się przechodzi do młodzieżowca. I Daniel w tej chwili właśnie jest w tej grupie zawodowej Active Jet. Także w tej grupie Active Jet też pochlebnie się wypowiadają o nim, o tym dyrektorzy sportowi. Jechał w wyścigu dookoła Turcji. No tam nie odniósł żadnych takich jakichś dobrych wyników. No ale przejechał 4 etapy jako najmłodszy zawodnik. Może by jeszcze dalej jechał, tylko w kraksie uczestniczył, no i się wycofał. W tej chwili wyczytałem w internecie, wczoraj startował w Ukrainie na torze. To jest wyścig UCI kategorii 1 i wygrał tak zwane Omnium. Omnium to jest taka dyscyplina, na którą składa się 6 konkurencji. I to jest dyscyplina olimpijska. Trzeba, tak jak na przykład w lekkiej atletyce jest wielobój, tak samo w kolarstwie jest Omnium i jest kilka dyscyplin. Także jak przeczytałem wczoraj i nawet był taki w telewizji ułamek, że jak jest hymn i Daniel stoi na najwyższym podium i słychać hymn Mazurek Dąbrowskiego, to aż serduszko. No właśnie bije. Chciałam zapytać, co pan czuje, jak pan widzi swoich wychowanków, jak odnoszą takie spektakularne sukcesy? No zadowolenie przede wszystkim, radość. Radość z tego, że człowiek tyle poświęcał czasu, ale jakieś efekty są tego. No, wypada chyba w tym miejscu panu pogratulować, oczywiście zawodnikom również, no, wspaniałe sukcesy sportowe, rezultaty osiągają znakomite i oby tak dalej. Panie trenerze, chciałabym porozmawiać o samochodzie, który w piątek prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński przekazał na potrzeby klubu. Do czego ten samochód będzie służył? Co to jest za samochód i czy klub w ogóle wnioskował o takie auto? Tak, zwracaliśmy się do prezydenta już w tamtym roku, że jest potrzeba zakupienia takiego busa dla sekcji kolarskiej, ponieważ mieliśmy i mamy osobowy Passat, który jest 4 osoby się bierze. I jak się jedzie na wyścig, to można zabrać tylko 4 zawodników, więcej nie. Czy obóz się jedzie, no to na obóz się bierze 8 czy 10 osób, no to tym Passatem były problemy. Także zawsze na dwie tury. borykaliśmy się z transportem. Dlatego żeśmy się zwrócili do prezydenta i prezydent pochlebnie się wyraził, powiedział, że nam pomoże już w tamtym roku. No i w tym roku dał nam 30 tysięcy złotych na zakup. Resztę dołożyli rodzice, bo samochód kosztował 45 tysięcy złotych. Także rodzice się złożyli i żeśmy zakupili i teraz jesteśmy dumni, bo jest samochód oklejony. To znaczy reklama jest Daniela Staniszewskiego na samochodzie, także jak się jedzie po Polsce, to wiadomo, że Daniel Staniszewski wywodzi się z KKS-u Ciechanów. Jest jego zdjęcie napisane: Daniel Staniszewski, wicemistrz świata, mistrz Europy. Także jak się jedzie samochodem, to ludzie patrzą. No, to co to za auto jest? Ile osób w tej chwili? To jest Volkswagen Transporter 9-osobowy, znaczy 8 plus 1, to jest 9 osób. No i przystosowany jeszcze, jest zrobiony specjalny taki bagażnik z tyłu na rowery, że można założyć na to rowery i zawodnicy sobie swobodnie, wygodnie siedzą w środku i jadą, jak to mówię, jak biali ludzie. Czyli samochód bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny. Jesteśmy bardzo zadowoleni i rodzice zadowoleni, także, że naprawdę jest
wielkie dzięki i podziękowanie dla prezydenta, że nam pomógł. W sobotę w Ciechanowie odbył się 4. i 5. etap małego wyścigu pokoju. Zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów wzięli w nim udział. Jakim poszło? Co to w ogóle za wyścig jest? To jest, jak sama nazwa, to jest 58. mały wyścig pokoju. Ten mały wyścig pokoju to jest Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego. To jest terenu naszego mazowieckiego województwa. No, w tym wyścigu jeszcze startują zawodnicy z ościennych województw, z Łodzi, z Lubryna, z Olsztyna, tu z tych. Także to jest i to się etapowy wyścig. On jest, liczy 6 etapów. Pierwszy etap był w Babuszewie 1 maja, drugi etap był 3 maja w Grodzisku Mazowieckim, później 7 maja był w tym Modlinie i teraz w sobotę u nas były 2 etapy. Mhm. Znaczy był etap jazdy indywidualnej na czas. Polega na tym, że zawodnik co minutę startuje i liczy się czas najlepszego, ten wygrywa. Także na czas chciałem się pochwalić, ode mnie zawodnicy wygrali i w Szaczkach, i w Młodzikach. W Młodzikach wygrał Fularski Michał, bardzo ładnie pojechał, i w Szaczkach też wygrał. Także jest, do południa był sukces. Po południu też był sukces, tylko po południu chciałem powiedzieć, że pogodę tam mieliśmy taką, że lało jak z cebra. No, ale... Mnóstwo się w ogóle imprez odbywało w ten weekend w Ciechanowie, zresztą na Mazowszu Noc Muzeów i pogoda wielu organizatorom pokrzyżowała plany. Niemniej jednak etapy wyścigu się odbyły. Wyścig się odbył, i nasi ciechanowscy kolarze po południu bardzo ładnie się spisali, bo w kategorii młodzik, jak to mówią, odjechali, poszła ucieczka, we dwóch przyjechali na metę, także konkurentów zostawili i po tym wyścigu mamy wicelidera i 4., i 5., i 7., także mamy 4 zawodników w dziesiątce, także to jest naprawdę wielki sukces, ponieważ oni, ci chłopcy, zaczęli w ubiegłym roku, bo do ubiegłego roku to jeszcze miałem tych chłopców, tych juniorów, co podchodzili do grup innych. Także nie tylko Daniel odszedł do jednej grupy, ale jeszcze inni zawodnicy nasi odeszli, a ja musiałem, jak to mówi się, zacząć teraz od nowa. I apeluję jeszcze, że chętnych młodzików i żaczków zapraszam do naszej sekcji. O tym naborze to za chwilę porozmawiamy. To jeszcze proszę powiedzieć, kiedy zakończy się mały wyścig pokoju, gdzie 6. etap się odbędzie? 6. etap odbędzie się teraz za tydzień, w sobotę w Wołominie. Także pojedziemy walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. To teraz chwila spokoju, czy się przygotowujecie właśnie do tego ostatniego etapu i do innych wyścigów jeszcze? No nie ma chwili spokoju, także normalnie się przygotowujemy do teraz ostatniego tego etapu mojego wyścigu pokoju. No jeszcze przed nami, jak to mówię, ścigania jest, bo to trzeba się ścigać, żeby na przykład już na drugi rok przejdę do kategorii wyższej, juniora młodszego. Także w tej kategorii to już będą i Mistrzostwa Polski, i drużynowe, i indywidualne, i Olimpiada Młodzieży. Także trzeba przygotować ich już od najmłodszych lat, żeby jakieś wyniki później osiągali, tak jak Łukasz Wiśniowski czy Daniel Staniszewski. Innej rady nie ma. Nie ma trenować, innej rady. Trenować, jeździć. Tak. To powiedzmy o samym klubie. Ilu zawodników w tej chwili trenuje w Kolarskim Klubie Sportowym i w jakim wieku? Czy to są tylko chłopcy, czy dziewczynki też? No, nasz klub w tej chwili to mamy tak 6 młodzików i 4 żaczków. I cały czas prowadzimy nabór. Młodzicy w jakim wieku, a żaczki? Młodzik w tej chwili to jest 2002-2003 rocznik. A żaczek 2004-2005. Także to bardzo młodzie dzieciaki. No i właśnie jeszcze raz powtarzam, że bardzo chętnie widzę nowych, żeby się zgłaszali do nas. Gdzie można się zgłosić? W jaki Całe sposób? Biuro i ja urzęduję na stadionie. I także łatwo mnie znaleźć. Codziennie jestem. Także chętnych zapraszam na stadion. Na stadionie mamy. I tylko o tych rocznikach mówimy, które pan wymienił przed chwilą? Tak, 2002,
2003, 2004, 2005. Także rodzice, dzieci w tym właśnie wieku. Tak, bo wie pani, starszy no tego, ale jak starszy przyjdzie, iż on jest na przykład, czy junior młodszy, czy tego, to teraz porównanie, na przykład taki mały Żaczek, jak on z Żaczka siedzi na rowerze, to można powiedzieć, że on jak dojdzie do juniora młodszego, czy do juniora, to już się zwyga, jak to mówią, a taki, który już przyjdzie, który już jest juniorem, co on nie jeździł do tej pory i świeży. I nie jest w stanie osiągnąć to nie jest to absolutnie. To on myślał będzie, że on tutaj jakieś wyniki zrobi, a to nie. No to trzeba, jak to mówią, od małymi łyżeczkami coraz dalej wyżej i osiągnie się wtedy jakiś wynik porządny. Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby robić dobre wyniki na rowerze? No przede wszystkim ambicja. Ambicja, praca. To nie mogą być dzieci, które się szybko poddają. Nie, to nie, bo kolarstwo jest takim sportem, że tak jak właśnie dla teraz w sobotę było, no to wiatrzysko, deszcz, lał taki, że niemiłosiernie, no i tych dzieciaków aż mi było szkoda, ale muszą jechać, no w kałuże, deszczu, deszcz pada, błoto, jedzie się, no niestety, tak, to jest taki sport, nie tak, że jak pada, to się schować gdzieś i nie jechać, po prostu trzeba jechać. Czyli i wygrywać, tak jak moi chłopcy. Czyli mówi pan, że przede wszystkim ambicja. Ambicja, tak jest. I chęć do walki. Tak, chęć do walki. A gdzie wy trenujecie w tej chwili? Bo klub zajmuje się kolarstwem szosowym i torowym. Tak. Całą zimę żeśmy jeździli na tor do Pruszkowa, bo to jest tor kryty. I jednak to się przydaje, jazda na torze. Później na przykład tak jak teraz mamy sukcesy w miarę takie. Na arenie na razie wojewódzkiej, ale mam nadzieję, że i na ogólnopolskiej będziemy jeździli, to żeśmy jeździli na tor, a teraz to jeździmy wokół Ciechanowa. Są takie drogi, że jeździ się, wie pani, na Szulmierz, na Strzegowo, na Regimin, tam dookoła są fajne asfalty, drogi, także można sobie śmiało jeździć i ćwiczyć. Czy to jest sport niebezpieczny, urazowy? Bardzo jest niebezpieczny. I właśnie mam jednego zawodnika, to byliśmy na rozpoczęciu sezonu w Sobótce i uczestniczył w kraksie i złamał rękę i niestety miesiąc czasu nie mógł startować, ale już w tej chwili jest najsłabszy z naszych chłopców, ale siódme miejsce ogólnie zajmuje w tym małym wyścigu pokoju, także jest ambitny chłopiec i gips zdjęty i już śmiga, także najsłabszy, ale w pierwszej dziesiątce jest. Ale w pierwszej dziesiątce jest. No. Trochę zazdrości tym, co przed nim są, ale ja cały czas mówię, Łukasz, Miłosz, nie denerwuj się, będzie dobrze. A jest szczupły chłopiec, mówię, będziesz góralem takim, że jak Majka. No dobrze, bardzo dziękuję panu za... A jeszcze chciałam zapytać o takie trasy dla osób, które no może nie wyczynowo chcą pojeździć na rowerze, tylko tak rekreacyjnie, czy wokół Ciechanowa, czy w samym Ciechanowie poleciłby pan jakieś trasy? Wiadomo, obwodnica jest i ścieżka rowerowa, ale to tak jak jest nieraz jak... Przyznam panu, że się może znudzić ta obwodnica. To obwodnicą można się znudzić, a ruch jest taki niesamowity, że jak się jedzie, to trzeba uważać, żeby w jakiejś kraksie nie uczestniczyć, ale można za Ciechanów wyjechać i jest naprawdę fajnie. I nie ma aż takiego dużego ruchu jak w Warszawie, czy tam gdzieś koło Warszawy. Także u nas w Ciechanowie, okolicach, no tak jak był wyścig tam po Pinogórze, wokół Opinogóry są fajne drogi i można sobie jechać, także prawie nie ma po trasie małego wyścigu pokoju. Po trasie małego wyścigu pokoju jest taka fajna rundka, 12,5 km w kierunku z Opinogóry na Długołękę, Sosnowo, taka jest fajna ta, 12 km i jak się przejedzie 3-4 rundki na Kołaczkowo, na Krasne. Także ładne drogi są. Tylko warto zadbać o bezpieczeństwo. No bezpieczeństwo. Od blaski. Wiadomo, kask, obowiązkowo kask. No bo tak. Ostatnio też żeśmy, zawodnik leżał w kraksie w Grodzisku Mazowieckim. Dobrze, żeby nie kask, to nie byłoby dobrze. Kask pękł, w kasku jeszcze oko silnie podbite. Bo to, a teraz jakby kasku nie było, no to by już chyba nie wiem. Także kask obowiązkowo, od blaski, no wiadomo, że muszą być. No i sprawny rower. Tak, zachęcamy oczywiście do pedałowania.
bo sport no, na pewno wiele korzyści dla naszego zdrowia przynosi. No sport wiadomo, lepiej jak on uprawia sport i kolarstwo, niż ma siedzieć za komputerem. Także uważam, że to wyjdzie mu lepiej na zdrowie niż siedzieć w komputerze. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem dnia był pan Stanisław Grabowski, trener kolarskiego klubu sportowego Ciechanów. Dziękuję. Dziękuję. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa tradycyjnie o 13.10. Już jutro. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.